W ubiegłą środę ulicami Legionowa już po raz trzeci przeszedł Marsz Różowej Wstążki. Jego celem jest zachęcenie kobiet oraz mężczyzn do profilaktycznych badań w kierunku wykrywania nowotworów. Marsz był przeprowadzony przez klub Amazonek, które chciały nim także zaznaczyć swoją obecność w mieście i zaprosić niezdecydowane jeszcze kobiety do wspólnego wsparcia i dołączenia w ich szeregi. Chciałybyśmy po prostu, żeby więcej kobiet się otworzyło i przyszło do nas. Ponieważ no niestety na tak duże miasto i tak duży powiat nie mamy licznej grupy tych Amazonek. Czyżby one były tylko odważne, natomiast reszta schowała się, po prostu zamknęła się we własnym domu. Dlatego taki marsz zresztą od 25 lat w Polsce, a zresztą na całym świecie marsze takie są. Amazonki to mityczne plemię kobiet wojowniczek, które chcąc strzelać z łuku, musiały obciąć sobie jedną pierś. Dzisiejsze Amazonki to także wojowniczki, tylko ich wrogiem nie jest już człowiek, a choroba. Kobiety, które zachorowały na nowotwór piersi, tak samo jak tamte Amazonki, muszą się jej pozbyć, aby móc wygrać tę ciężką, często nierówną walkę. Ze względu na poniesione rany nie tylko fizyczne, ale i psychiczne, powstała dla nich grupa wsparcia, którym jest właśnie klub Amazonek. Legionowskie Stowarzyszenie Amazonek bardzo prężnie działa na terenie gminy Legionowo. Zrzesza coraz więcej kobiet. Kobiety przychodzą na spotkania, wspierają się wzajemnie, rozwiązują swoje własne problemy poprzez nabyte doświadczenia. Wiadomość o nowotworze jest takim szokiem. I w tym momencie czuję się zagubiona. My pomagamy, że trzeba się udać tu, żeby zadbać o rehabilitację po operacjach i w tym momencie po prostu my wspieramy informacjami i duchowo. Wypijając herbatę wspólnie też jest ten uśmiech i wsparcie potrzebne. Marsz nie był jednak tylko zaproszeniem, ale także zachętą do częstej profilaktyki zdrowotnej u każdego, niezależnie w jakim jest wieku i jakiej płci. Każdy z nas nosi bowiem sobie tykającą bombę w postaci nowotworów. Pozostaje tylko pytanie, czy ona eksploduje, czy też nie. Aby się o tym przekonać, nie można zwlekać, bo wtedy może być już za późno. Dlatego bardzo ważne są badania, te samodzielne w domu, ale także te u lekarza. Im szybciej nowotwór będzie wykryty, tym większa jest szansa na wygraną walkę. Dawka wciąga.